Dobrze, mam nadzieję, że udała mi się ta transmisja na żywo i mnie widać, i mnie słychać. Podobno jestem na żywo, ale potrzebowałabym, żebyście dali mi znać, czy jestem na pewno. A ja dzisiaj z trzema rzeczami. Jedną z nich będzie informacje takie praktyczne, ubrania asymetryczne, a typ sylwetki. Także to będzie jeden z głównych tematów moich, jeszcze mam dwa inne, ale potrzebuję wiedzieć, że jestem. Podobno tak, podobno jestem, ale nie widzę w ogóle Waszych komentarzy. Będzie cudownie, jeżeli dacie znać, że jestem. Nowa znowu transmisja na żywo na Facebooku się dzieje i ja absolutnie nie widzę, co tutaj jest. Także mam nadzieję, widzę, że są jakieś osoby na żywo, także będę po prostu kontynuowała mój temat. Przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to nowy wpis na blogu pojawił się dzisiaj. Nowy wpis na blogu pojawił się dzisiaj. Dzisiaj mamy inspiracje dla sylwetki E. Pojawiły się już na blogu inspiracje dla sylwetki O, inspiracje dla sylwetki H, dla sylwetki Y. Dzisiaj mamy dla sylwetki E, czyli tej najdrobniejszej. No i przygotowujemy następne inspiracje. No i teraz pytanie do Was, czy następne ma być sylwetka X czy sylwetka A? Czyli dwie jeszcze tak bardzo, bardzo popularne sylwetki, które się tutaj pojawiają. Ja wrzucam w komentarz link do bloga, także można sobie zobaczyć. I tutaj pojawia się, Diana pisze, że jest, że słychać, Monika pisze, że jestem, dzień dobry, bardzo się cieszę, że jestem. Muszę powiedzieć, że Facebook co chwilę coś zmienia i wszystko inaczej wygląda niż powinno wyglądać. Ale tak, okej, okay, jestem, cudownie. Także nowy wpis na blogu na temat kolejnych sylwetek. Druga sprawa to dzisiaj o północy kończy się promocja na zapisy do kursu, do szkolenia online Kod Sylwetki. To jest takie super szkolenie, które no, dzieli kobiece ciało na fragmenty i omawia, jakie rozwiązania dany fragment podkreślają, ukrywają, coś wydłużają, wysmuklają, czyli tak naprawdę, no i oczywiście omawiam wszystkie fasony ubrań, wszystkie rozwiązania, jakie są stylizacyjne, więc mamy takie zderzenie na przykład tego, co wysmukla sylwetkę, a co ją troszkę obcina, bo niektórzy takich obcięć potrzebują, co będzie coś uwypuklało, czyli powiększało, pogrubiało, co będzie coś zmniejszało. Rozmawiamy tam o rękawach, o fasonach spódnic, o doborze biżuterii do kształtu twarzy, o nakryciach głowy. No, jest cuda, 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 cuda. Bardzo, bardzo dużo materiałów. Bardzo taki mięsisty kurs, jak to się mówi. Także dla tych osób, które szukają takich rozwiązań dla siebie, które nie wystarczają takie porady, że jesteś sylwetką klepsydrą, to noś spódnicę ołówkową, albo na przykład, że jesteś sylwetką Y, to powinnaś mieć długie, zgrabne nogi, a jak nie masz, no to klops. To sobie radź sama, bo wszystkie porady dla Y są dla tego takiego no, modelowego Y. Natomiast Kod Sylwetki to jest takie szkolenie, które pozwala tę wiedzę zindywidualizować, no i przede wszystkim jest ona w jednym miejscu. Także dzisiaj o północy kończymy promocyjne zapisy. Promocyjne zapisy, czyli takie, które są minus 50%. Także kodsylwetki.pl. Ja oczywiście też już wrzucam tutaj sobie link. Także dwie rzeczy, sprawdź ofertę, zobacz, czy jest to coś dla Ciebie, ponieważ następna taka minus 50% promocja będzie będzie w przyszłym roku, czyli wiosna, prawdopodobnie 2020, tak? No chyba, że coś się wydarzy i będziemy zmieniać ten kurs w jakiś sposób, ale póki co to się nie szykuje. Więc to, no i oczywiście czekam też na informacje, czy następne na blogu mają pojawić się inspiracje dla sylwetki X, czy dla sylwetki A. Będę wdzięczna za Wasze komentarze, bo oczywiście chciałabym, żeby moja treść nie była tworzona po prostu tylko przez Paulinę czy przeze mnie i po prostu udostępniana ku naszej uciesze, ale chciałabym, żeby była dla Was praktyczna. Ale przechodzimy teraz do tego takiego najbardziej merytorycznego punktu naszego dzisiejszego spotkania, takiego dosyć niespodziewanego. Tak jakoś przyszło mi do głowy wczoraj, że pojawiało się takie pytanie o te asymetryczne ubrania, a typ sylwetki. Kto i jak powinien nosić?
zrobić. No i chciałabym, były takie opcje tutaj na Facebooku, że będzie się, będę mogła tutaj transmitować udostępniać Wam coś na żywo, natomiast ewidentnie to się tutaj nie wydarza. To znaczy, że ja staram się patrzeć, gdzie tu jest coś, co da mi transmisję taką, którą mogę udostępniać ekran, ale niestety to zniknęło. Więc będę tutaj, że tak powiem, rzeźbić na bieżąco. Mam przygotowane linki, bo chciałam Wam pokazać. Weszłam sobie po prostu na stronę Zalando, ponieważ to jest no, taka platforma zakupowa, gdzie jest dużo różnych ubrań i zresztą wygodna do zamawiania, nie ma co ukrywać. W każdym razie wpisałam po prostu w internet, w ich wyszukiwarkę, asymetryczny top, asymetryczna sukienka, asymetryczna spódnica. No i chciałam Wam tutaj udostępniać ekran i pokazać, natomiast okazuje się, że ta funkcja, która mi się pojawiła ostatnio, jak chciałam robić transmisję na żywo, ona zniknęła. No więc trudno, będę musiała chyba pogodzić się z tym. W każdym razie będę wrzucała to po prostu w komentarz. Będę wrzucała w komentarze i idzie pierwszy komentarz z pierwszym topem. To jest top z firmy NAKD, w którym jest takim no, bladozielonym topem. Także to jest to, a właściwie to jest body. Właściwie, a nie, teraz widzę, że to jest body. No i teraz pytanie, no i to jest takie najbardziej popularna sprawa, jeżeli chodzi o asymetrię, czyli asymetryczny rękaw. Asymetryczny rękaw, czyli coś, co no, w jakiś sposób, oczywiście może być asymetryczny rękaw w taki sposób. Wrzucam teraz następny komentarz. I tutaj mamy czarny z takim jakby no, półgolfem, asymetryczny rękaw i kolejny asymetryczny rękaw, pomarańczowa z długim rękawem. No i gdyby tak się zastanowić, które sylwetki będą dobrze wyglądały w takich asymetrycznych rękawach, no to można by było powiedzieć, że takie sylwetki, które mają oczywiście opcję taką, że dobrze wyglądają, gdy odsłaniają rękawy i gdy coś ciekawego dzieje się na górze sylwetki. Czyli można by było powiedzieć, że dobrym rozwiązaniem będzie to na pewno na 100% dla sylwetki E, bo to jest sylwetka, która jest drobna. Nie będzie tutaj miała trudności z tym, że nie ma na przykład biustonosza albo może sobie jakąkolwiek bardotkę założyć i nie będzie problemu z tym odkrytym ramieniem. Przyciąga uwagę do ramion, przyciąga. Prezentuje ramiona, prezentuje. Bardzo podobnie będzie z sylwetką A, która ma drobniejszą górę, ma też raczej mniejszy biust, czyli bez problemu sobie tutaj korzysta z takich dekoltów. I one wyglądają naprawdę, naprawdę bardzo dobrze u takich sylwetek. Oczywiście sylwetka S też nie będzie miała najmniejszego problemu z tym, żeby te rękawy takie asymetryczne założyć. Czy sylwetka X? No, w teorii jak najbardziej. Jeżeli tylko dobierze sobie odpowiedni biustonosz, albo no, chyba, że chodzi bez biustonosza, żeby taki asymetryczny rękaw założyć, to też jak najbardziej. Sylwetka H, no tutaj akurat wszystkie te trzy propozycje, które dałam, są dosyć przylegające w talii, więc możemy powiedzieć, że w ogóle sylwetki H to nie przepadają za takimi przylegającymi w talii rzeczami, bo one wtedy podkreślają tą prostokątność sylwetki, ale tak naprawdę no, tutaj jest kwestia już bardzo indywidualna, jakie to H jest i w jaki sposób ono jest zbudowane. Czy to jest H takie drobne, czyli powiedzmy ma rozmiar 36-38, czy to jest H takie masywne w rozmiarze 46, bo tutaj będą różne rozwiązania. No i tutaj znowu jakby ukłon w stronę szkolenia online kod sylwetki, bo tam właśnie rozgraniczamy te takie ogólne porady dla wszystkich sylwetek, są indywidualizowane, to znaczy, że jeżeli jesteś sylwetką H w takim rozmiarze, albo sylwetką A w takim rozmiarze, albo o takim wzroście, to tutaj będą różne rozwiązania. I najfajniejszą propozycją z tych trzech będzie ten pomarańczowy, ta pomarańczowa wersja, też ta sama marka, która była pierwsza, bo drugie jest Miss Guided. Więc pomarańczowa bluzka tutaj jak najbardziej ona będzie fajnie wyglądała. Dlaczego? Ponieważ tutaj się dużo dzieje na górze i w sytuacji, kiedy nawet jak tutaj mamy tą stylizację, gdzie są do tego spodnie, które są beżowe, z szeroką nogawką, to są chyba jakieś sztruksy nawet, mamy jakąś fajną, jasną torebkę, jasne buty, no to tutaj ta sylwetka H się jakby tak fajnie, no powiedzmy troszkę sobie doda do góry, troszkę sobie doda na dole i będzie to wyglądało całkiem ciekawie. Także jest to dobra propozycja dla sylwetki H. No i teraz pytanie, czy na przykład sylwetka
i mogłaby takie asymetryczne rękawy nosić. No, według teorii mówi się, że sylwetka i to jest taka koścista, że ona by tylko się chciała zakrywać. No ale znowu, czy wszystkie sylwetki i są super kościste? Niekoniecznie. Czy wszystkim sylwetkom i przeszkadza to, że są kościste i chcą się ukrywać? Niekoniecznie. Więc będzie to odkrywało te kości, bo czasami sylwetki i mają takie bardzo wystające tutaj obojczyki, bardzo wystające kości ramion i po prostu nie lubią tego pokazywać, no więc wtedy nie będzie to dla nich rozwiązanie. Natomiast jeżeli lubią, śmiało można nosić, nie ma żadnego problemu. Sylwetka T, no. Uratuje te góry, jeżeli tylko odpowiednio nastroszy sobie dół. To znaczy założy to do spódnicy plisowanej albo do jakiejś takiej szalonej, również asymetrycznej, na przykład pokażę zresztą takie dalej. Sylwetka Y chyba będzie miała najtrudniej to zrobić, ale myślę, że też bez problemu, jeżeli miałaby odpowiedni biustonosz i odpowiedni dół, też da radę. Sylwetka O będzie miała z nimi najgorzej i myślę, że tutaj raczej bym przynajmniej tych asymetrycznych, które ja tutaj dałam, nie polecała, bo oczywiście, gdy asymetria będzie jakaś inna, trochę z luźniejszą talią, z luźniejszym materiałem w talii, no to jak najbardziej bez problemu może się tutaj, mogą się pojawiać też sylwetki. Okej, to przejdziemy sobie teraz do sukienek. Wzięłam sukienkę asymetryczną, zresztą z bardzo podobnym, uwaga, leci pyk, zielona sukienka Ralpha Lauren, która jest no, właśnie bardzo podobna jak te topy, które przed chwilą omawiałam, więc tutaj jak najbardziej te same zasady, które przed chwilą mówiłam, będą się sprawdzały. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest nie tylko top, ale jest też cała sukienka. Sukienka ma rozcięcie na nodze, więc bardzo będzie fajnie wysmuklała linię nogi, w ogóle wyciągała. Dodatkowo jeszcze tutaj sukienka, która jest w jednym kolorze i jest taka w miarę przylegająca do sylwetki, no to ona świetnie wyciąga, wydłuża sylwetkę. Co oznacza, że fantastyczną taką sukienką będzie dla sylwetki E albo dla sylwetki, która może nie jest E, ale ma drobny wzrost i chciałaby się wysmuklić. Oczywiście tutaj już na przykład dla sylwetki I taka no nie będzie najlepszą sukienką asymetryczną, bo jest po prostu za blisko ciała, ale na przykład już następna sukienka, również zresztą zielona, i to jest Hexaline sukienka, tutaj już sukienka asymetryczna, ta asymetria leży w dole sylwetki. Piękne falbany na dole się pojawiają, góra bardzo spokojna, więc spokojnie sylwetka T, sylwetka Y będzie mogła sobie stosować taką asymetrię, ponieważ ta asymetria dzieje się na dole. Dzieje się na dole, czyli szaleje na dole. Czy sylwetka E będzie taką zakładała? Niekoniecznie, ona będzie wolała to, co się dzieje u góry. Natomiast sylwetka I będzie bardzo zachwycona tą sukienką, no bo zasłania dosyć sporo tej kościstości, tej szczupłości, o której mówiłam wcześniej, i dodatkowo pięknie poszerza dół, dodatkowo fantastycznie pokazuje ten pas taki, zaznacza pas. Także bardzo, bardzo ciekawa opcja. No i mamy jeszcze spódnice, spódnice, spódnice. Uwaga, leci pierwsza spódnica, leci druga spódnica i leci trzecia spódnica. Pyk, pyk, pyk. Bardzo proszę. Mamy trzy spódnice, wrzuciłam trzy komentarze, trzy spódnice asymetryczne. No i teraz, kto według zasady w ogóle może nosić spódnice asymetryczne? Te sylwetki, które mają albo wzrost tak zwany proporcjonalny, albo, czyli powiedzmy tam 1,65 m i okolice, powyżej najlepiej okolice, no i sylwetki wysokie. Dlaczego? Ponieważ spódnice asymetryczne, szczególnie te midi, czyli gdy popatrzymy sobie na spódnicę asymetryczną numer 1 i numer 3, no to są spódnice midi, czyli dosyć długie, które mają asymetrię zwracającą uwagę na dolną część sylwetki. No i oczywiście sylwetka E, czy w ogóle niskie wzrosty, tak? Czyli 1,60 m tam z haczkiem małym albo poniżej 1,60 m, raczej nie będą wybierać spódnicy asymetrycznej, która jest
na tych numer 1 i numer 3, czyli Who, What, Where i M by M. Natomiast bardzo dobrze będzie tutaj sprawdzała się spódnica, która jest spódnicą numer 2 i to jest Selected Femme. Selected Femme, która jest spódnicą mini asymetryczną, zresztą przepiękną i w ogóle cała ta stylówka jest ekstra, taka nietypowa bardzo. W każdym razie spódnica taka, która będzie asymetryczna dla drobniejszych wzrostu, czyli wtedy, kiedy chcemy troszeczkę zaszerzać na dole sylwetki, ale nie przesadzamy, żeby to nie były falbany i to jeszcze midi, ta asymetria, żeby tak po prostu no, ciążyła nam na dole. Dodatkowo w tej drugiej spódnicy jeszcze mamy to fajne pionowe cięcie stylizacyjne, które troszkę no, wydłuża sylwetkę. Kto będzie fantastycznie wyglądał we wszystkich asymetriach na dole? Wysokie sylwetki, czyli przede wszystkim sylwetka i no i jeszcze jeżeli to w tej spódnicy dzieje się tak, jak dzieje się w spódnicy numer 1 i spódnicy numer 2, czyli Who, What, Where i M by M, no to one jeszcze dodatkowo tam mają dużo się dzieje. Ta pierwsza jest z kontrastowym materiałem całkiem na dole, ta druga jest z różnymi wzorami i różnymi kolorami na spódnicy. No więc są obie dobre dla tych osób, które chcą no, ten dół jakby sobie urozmaicić. Czyli właśnie na przykład i na przykład sylwetka T, to mogą być też dla sylwetki H, szczególnie jeżeli to H jest wyższe. Także tutaj no, jest dużo, dużo, jak widzicie, jest dużo takich zależności. To znaczy, że nie ma takiej jednej odpowiedzi na pytanie, że asymetryczne ubrania to będą robiły to czy tamto. W ogóle musimy pamiętać o tym, że zasady sylwetkowe to są, oczywiście są jakieś takie, które się mówi, że na przykład, ach, sylwetka, nie wiem, a to nie powinna, w cudzysłowie powiem, nie powinna nosić czegoś, co opina jej bioda. Czyli na przykład spódnica ołówkowa dla A to nie będzie najlepsza, no bo będzie prezentowała to po prostu takie zamaszyste biodra. No ale czy na pewno tak jest? No, no nie do końca. Jeżeli na przykład sylwetka A lubi swoje zamaszyste biodra i do tego jeszcze założy właśnie jakiś super asymetryczny top i jeszcze ten asymetryczny top będzie po prostu z hiszpańską falbaną albo z jakimś kwiatem tutaj, no to zrównoważy sobie to. Także należy pamiętać o tym, że zasady stylizacji są jakieś, tak? Mamy, no ja pracuję na 9 typach sylwetki, także mamy te 9 typów sylwetki, mamy jakieś zasady, o których ja sporo mówię przez ostatnie no parę dobrych lat, ale też należy pamiętać, że my jesteśmy kombinacją różnych cech. Jesteśmy kombinacją oczywiście tego typu sylwetki, ale też pewnych indywidualności tego typu sylwetki, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ostatnio korespondowałam z osobą, która jest sylwetką Y, ale nie ma długich, szczupłych po prostu nóg, tylko jej nogi są dosyć krótkie i takie dosyć masywne, ale ma ten kształt, kiedy góra jest spora, są szerokie barki, ramiona, biust jest duży, biodra są małe, ale właśnie no jakby brakuje do tej teoretycznej sylwetki Y tych fantastycznych nóg. I na przykład jeszcze do tego jest drobniejszy wzrost, czyli tam nie wiem, 1,63 m. No i się okazuje, że taka sylwetka Y to już się totalnie nie odnajduje w zasadach sylwetkowych takich tych no takich oferowanych wszystkim. Także nie mam takie wrażenie, że to jest trochę tak jak z ciuchami, że możemy iść do sklepu i tam mamy zaoferowane wszystkim ubrania, ale później się okazuje, że no tutaj jestem w tym sklepie, jestem między rozmiarami, tutaj zawsze spodnie są za krótkie albo za długie, tutaj talia w sukience nie w tym miejscu, no więc możemy iść do krawcowej, na przykład sobie coś przerobić, tak? Sobie zwęzić spodnie w talię, które kupiłyśmy w sklepie, no bo te w sklepie nie były takie idealne, albo możemy coś, nie wiem, skrócić nogawki, bo one nie były takie idealne, a możemy też od początku uszyć dla siebie ubranie ukrawcowe. I mam wrażenie, że z zasadami stylizacji to jest dokładnie tak samo, że mamy te ogólne zasady stylizacji, które znajdziecie w książkach, które znajdziecie na, nie wiem, blogach, na jakichś, nie wiem, Instagramach, Facebookach i wszędzie. I są później spotkania ze stylistką, czyli takie właśnie, no, trochę rzeźbienie, to znaczy, że stylistka chodzi z wami do sklepu i wie, w jakich sklepach, jakie spodnie będą miały węższą talię, a które mają dłuższe nogawki, a gdzie znajdziemy, powiedzmy, sukienkę dla sylwetki Y i stylistka to wie, czyli tak jakby, tak jak z tymi ubraniami, że kupujemy i zanosimy do krawcowej, to tutaj stylistka wie. No jest jeszcze ta trzecia opcja, no w przypadku ubrań można było powiedzieć najbardziej ekskluzywna i najbardziej czasochłonna, czyli idziemy do krawcowej i ona podczas tam powiedzmy jednej, dwóch, trzech przymiarek, w zależności co szyjemy, robi nam coś na miarę i wtedy nasze ubranie jest kompletnie nasze. Nie tylko dlatego, że jest w ogóle innym egzemplarzem, ale jest uszyte na naszą
sylwetkę. I tak samo jest z zasadami stylizacji. To znaczy, że możemy poznać wszystkie zasady stylizacji i wybrać te, które dla naszego ciała najbardziej się sprawdzają. Bo można być sylwetką A ze spadzistymi ramionami, a można być sylwetką A z dosyć tutaj kanciastymi ramionami. No i wtedy, no, jak to mówią, oka w tyłka rozszczaść, te wszystkie zasady dla sylwetki A. Nie wszystkie sylwetki A mają mały biust, niektóre mają duży biust. No i co wtedy? No i wtedy właśnie wchodzę ja, cała na biało, na białym koniu i oferuję dołączenie do szkolenia online kod sylwetki, bo właśnie to szkolenie jest taką wersją no, premium, taką krawcową po prostu, w takim najlepszym rozwiązaniem, ponieważ oczywiście to też zajmie czas, trzeba zainwestować czas, żeby nauczyć się tych zasad stylizacji, nauczyć się, to znaczy obejrzeć materiały w szkoleniu online kod sylwetki, no a jest to szkolenie, które trwa 9 godzin, te materiały trwają 9 godzin, więc naprawdę sporo, i wyciągnąć dla siebie, czyli trzeba troszkę pokombinować, troszkę pomyśleć. Na początku trzeba zainwestować pieniądze, teraz minus 50%, ale trzeba je zainwestować. I to tak samo właśnie jak w najlepsze rozwiązania, no rzadko kiedy najlepsze rozwiązania przychodzą nam na tacy, tak? To znaczy, że w tym takim fast fashion. Tak samo jak fast food nie jest najlepszym rozwiązaniem, najlepiej będzie, jak pójdziemy, wyhodujemy w ogródku pomidorka, a później go sobie dopiero zjemy, a nie kupimy jakieś tam pomidory po prostu chemiczne. Pojechałam porównaniami, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Także jeżeli jesteś osobą, która widzi, że zasady stylizacji są wielowymiarowe, to znaczy, że one nie zawsze są takie jednoznaczne. Jeżeli czujesz, że nie zawsze czujesz, że nie zawsze wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, a chciałabyś to raz na zawsze rozwiązać, no to pamiętaj, że jeszcze dzisiaj, czyli w poniedziałek do północy, możesz dołączyć do szkolenia online kod sylwetki w promocyjnej minus 50% cenie, co jest super w ogóle ekstra. To jest mega wartość w mniejszej cenie. Także mam nadzieję, że. Aha, i pamiętajmy jeszcze o tym, że jest ze szkoleniem, jest powiązana gwarancja satysfakcji. Także jeżeli tak do końca nie wiesz, czy to jest coś dla ciebie, nie jesteś pewna, no bo jednak kupowanie kursu online to jest trochę kupowanie kota w worku. Jeżeli nie jesteś pewna, czy to jest coś dla ciebie, czy to jest coś, co spełni twoje oczekiwania i czy w ogóle odpowie na twoje potrzeby, no to oczywiście jest gwarancja satysfakcji, czyli dołączasz do szkolenia, otrzymujesz dane dostępowe do platformy, gdzie szkolenie się znajduje, możesz sobie je przejrzeć i masz 14 dni na to, żeby z niego zrezygnować, powiedzieć, że jednak nie, to w ogóle nie jest dla mnie, spodziewam się czegoś innego. No i my oddajemy po prostu pieniądze, które są zainwestowane w to szkolenie. Więc co tu dużo mówić? Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do tego, żeby chociaż odwiedzić ofertę kursu online kodsylwetki.pl. Jeżeli się pojawią jakieś pytania, to ja oczywiście będę w ciągu dnia odpowiadała dzisiaj na nie. No i cóż, dziękuję bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że inspiracje asymetryczne Wam się podobały. Pamiętajcie, kodstylu.pl łamane przez blog. Tam na blogu są informacje odnośnie nowego dzisiaj wpisu na blogu. No więc cóż, chyba widzę, że nie ma komentarzy więcej. Coś tu jest? Są komentarze, czy nie ma komentarzy? Nie ma więcej komentarzy, także ja dziękuję. Życzę Wam fantastycznego poniedziałku, fantastycznego dnia. No i cóż, kończymy na dzisiaj buziaki i daj mi tutaj łapkę w górę, jeżeli podobają Ci się takie krótkie porady na Facebooku, nie tylko na blogu, na przykład tak jak dzisiaj były z asymetrią. Także dzięki, do następnego razu. Pa, pa.